witam serdecznie w kolejnym spotkaniu z artystką, która bierze udział w wystawie Głos Kobiet. Co prawda wystawy możecie już oglądać osobiście, do czego serdecznie zachęcam, ale spotkań z artystkami nie organizujemy w tradycyjnym wymiarze, tylko przenosimy je online i dziś moim i Państwa gościem jest Magdalena Jugo. Witaj, Magdo. Dzień dobry, cześć. Magda jest związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, na którym zajmuje się... Uczę studentów pierwszego roku i tam działam w katedrze designu. I właśnie w zakresie designu dwie Magdy prace znalazły się w wystawie Głos Kobiet. Wygospodarowałyśmy dla nich miejsce w sekcji Język Formy. Magdo, dwie kolekcje, jedna nie wiem, a druga Puchary Pandemiczne. Czego dotyczą te prace i dlaczego one pojawiły się na wystawie biżuterii? Te prace powstały, to myślę, że kontekst tych prac jest bardzo ważny, bo one powstały na warsztatach razem z Centrum Kultury i Nauki Stara Kopalnia. Są to dwie kolekcje, które powstały na bazie wzorów właśnie z starych zbiorów Centrum Ceramiki Unikatowej, ze starych fabryk porcelany w Wałbrzych. No i te dwie kolekcje opowiadają, jedna w taki dosyć żartobliwy sposób, o sytuacji pandemii i są to takie trofea, które zostały skompilowane z różnych elementów ze zastawy stołowej z Wałbrzycha. Te trofea przyznaję sobie sama za to, w jaki sposób poradziłam sobie z tą trudną sytuacją pandemii. Oczywiście, tak jak wspomniałam, tym trofeom, pucharom towarzyszą takie żartobliwe hasła. Drugi obiekt, który pokazuję tutaj na wystawie, są to talerze Nie Wiem, które opowiadają również o takim moim własnym odczuciu związanym z tym wszechogarniającym poczuciem, że ja nie wiem. Łączy się to z moim statusem jako studentki, jako doktorantki, trochę też jakby z reformą edukacji, w którą zostałam wprowadzona, która sprawiła, że ja po prostu bardzo wielu rzeczy nie wiem, że one są dla mnie niejasne i ja tym talerzem podaję talerz swoim wątpliwości. Jakby mówię o nich w sposób otwarty i tym samym nie wstydzę się tego, że nie wiem, mówię o tym głośno w takiej trudnej sytuacji. Wydaje mi się, że to właśnie dlatego te prace, które są wykonane z perspektywy mojej, kobiecej, właśnie znalazły się tutaj w otoczeniu też tych innych elementów. Bardzo się cieszę, że mogłam dołączyć do wystawy ze swoimi obiektami, które trochę są inne, dlatego że posiadają swoją funkcję taką użytkową, która łączy się z przestrzenią wokół stołu, ale jak najbardziej jest to właśnie mój głos jako kobiety i w sytuacji pandemicznej i w takiej zastanej sytuacji niepewności wśród różnych zmian nadchodzących w ostatnich czasach. My też się bardzo cieszymy, że Twoje prace spoza obszaru biżuterii również znalazły się na wystawie, bo one są takim rozluźnieniem tematycznym z jednej strony, a z drugiej strony, podobnie jak biżuteria, pełne treści. I Magdo, skoro Twoje prace nie są biżuteryjne, a jednak o biżuterii warto byłoby porozmawiać, czym dla Ciebie jest biżuteria? Dzisiaj często zastanawiamy się, a na pewno my w galerii podejmujemy często dyskusję, czy to są dzieła sztuki same w sobie, pełne komunikatu, czy raczej dodatek do ubioru i obiekty z zakresu sztuki użytkowej. Nie będziemy teraz tego wartościować, ale chciałabym wiedzieć, jak Ty nosisz biżuterię i czym ona jest dla Ciebie? Jak najbardziej. Dla mnie osobiście biżuteria jest czymś bardzo intymnym. Zazwyczaj są to obiekty, te, które noszę,
które zostały mi przez kogoś podarowane, które są dane mi z pewną intencją i ja czuję się dumna, że mogę je nosić i przypominać sobie albo miłą okazję, podczas której ten prezent został mi podarowany, bo też rzadziej kupuję biżuterię dla siebie, częściej dostaję ją w prezencie. I w ogóle czuję się też nawet taką dosyć młodą użytkowniczką biżuterii. Nie, dopiero rozwijam swoją pasję takiego kolekcjonowania i ośmielam się ją nosić. Także na pewno wiele jeszcze przede mną, ale jak najbardziej jest to dla mnie coś takiego intymnego i osobistego i podarowywanego komuś mi albo sama sobie w specjalnych okolicznościach. I ten fakt już powoduje, że biżuteria zyskuje kolejny wymiar, ten sentymentalny, bo bez względu na to czasami, czy ona trafia w nasze gusta, czy nie, to już ten gest i szczere intencje zawsze dodają jej wartości. Magdo, na zakończenie jeszcze taka mała zachęta. Dlaczego warto odwiedzić wystawę Głos Kobiet? Przede wszystkim dlatego, że jest to niezwykle przekrojowa wystawa, prezentuje ogromną ilość eksponatów. Można na tej wystawie zobaczyć bardzo różnorodne podejście do tematu, co jest chyba najważniejsze, że możemy zobaczyć, że każda z nas jest inna i realizuje temat wystawy w zupełnie inny sposób. Dla mnie jest to bardzo inspirujące, jako dla artystki i kogoś, kto tej inspiracji potrzebuje. Więc jako artystka, ale też po prostu jako miłośniczka i początkująca pasjonatka biżuterii, jak najbardziej uważam, że jest to wystawa warta zobaczenia. Bardzo dziękujemy za te dobre słowa. Państwa zapraszam serdecznie do 10 lipca. W galerii jest przy ulicy Paderewskiego 7 w Poznaniu. W godzinach od 11 do 19 oglądać można 200 obiektów autorstwa 80 artystek, głównie z zakresu sztuki złotniczej. Zapraszam serdecznie. Chętnie okraszamy każde spotkanie krótkim kuratorskim wstępem. Dostępne są również katalogi, po które możecie Państwo sięgać. Zapraszam także do oglądania wywiadów z innymi artystkami, zarówno w naszych mediach społecznościowych, jak i na kanale na YouTube, który znajdziecie pod hasłem Polska Sztuka Złotnicza. Magdo, bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie, a z Państwem do zobaczenia w kolejnym odcinku.